Bardzo miło was wszystkich powitać na specjalnym evencie zorganizowanym przez Wrocnet dzień przed Wrocsharpem, konferencją, na którą mam nadzieję, że większość z was jutro się uda. Jeżeli nie, to jest szansa oglądania tego online, będzie streaming. Z tego co wiem, to nie będzie sesji Marka Randela w ogóle nie będzie, bo Marek się poczuł źle i stwierdził, że nie przyjedzie. A Simon stwierdził, że jego sesja dopiero będzie dostępna w czerwcu. Ale tak czy siak większość sesji będzie dostępnych, więc zapraszam, jeżeli was jutro nie ma, to na pewno online. A będzie ciekawy. Dobra. Dzisiaj jest specjalne spotkanie z QRS w trzech odsłonach, czyli jednym słowem ścieżka z mózgu dla wszystkich. Każdy z nas będzie mówił do tego, jak my to podchodzimy, jak my z tego korzystamy i mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie fajnego. Ja jako pierwszy, czyli mam chyba najprostsze zadanie, opowiem, jakie jest moje własne podejście, to o czym dzisiaj będę... A, moje kontakty. Okej, okay, jest wszystko. Podczas sesji śmiało można tweetować do mnie wszystkie feedbacki lub na temat tego, jak ta sesja mi poszła, lub co można na nim poprawić, lub czy wam się podobało, czy nie, proszę kierować na adres mail albo gutek handle, adres do mojego bloga blog.gutek.pl i handle na GitHubie. O czym dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj będziemy mówić, czym jest CQRS, czym nie jest CQRS, a gdzie można zastosować CQRS i jak ja do tego podchodzę. Może kilka pytań przed. Kto z was wie, co to jest CQRS? Całkiem niezłe grono. W ogóle tutaj ludzi jest około 100, wow. Ale kto z was korzysta z CQRS-a? To już jest dużo mniej. Kto uważa, że CQRS jest trudny? Okej. Okay. A kto uważa, że nie jest trudny? Okej, okay, to jest uff. A reszta nie ma zdania, tak? Nie, to jest fuzzy logic. Trochę jest trudna, ale trochę nie jest. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że po mojej sesji trochę się wyjaśni, co to jest, czym nie jest i że te dwie osoby, które uważały, że było trudne, już nie będzie takie trudne. A reszta może zacznę dostosować normalnie. To, o czym nie będę mówił na sesji, to jest to, co na pewno wspomni Procen i to wspomni Mirek na swoich sesjach, to jest Domain Events i Event Sourcing. W ogóle tutaj mnie nie ma i nie ma w ogóle u mnie DDD, zapomnijcie, jeżeli ktoś powie zaraz DDD, DDD coś, to proszę zachować pytania do ostatniej sesji. A ja się staram unikać w moim przypadku DDD. Dobra. Zanim powiemy sobie, co to jest CQRS i czym jest, trzeba sobie powiedzieć, co to jest CQS. CQS jest to Common and Query Separation, wymyślone przez Meyera w 1980, wymyślone, zastosowane lub wykorzystane przy tworzeniu języka Eiffel, podejście do rozdzielenia wszystkich metod w całym kodzie na te, które są query i te, które są komandami. Te, które są query, to są metody, które coś zwracają, ale nie modyfikują stanu, a za to te, które nic nie zwracają, to znaczy, że modyfikują stan, czyli są komandami. I w najprostszym przypadku repozytory, to mamy CQS w takiej postaci, że dwie metody getById i getOwn są query, zaś komandami jest create i update. Jest tak ze względu na to, że to coś zwraca, a to po prostu nic nie zwraca. Oczywiście to, co my potem napiszemy, wykorzystamy, czy ten create będzie tak samo nam coś tam jeszcze więcej robił niż modlikował, czy błąd coś będzie modlikował, to już zależy od nas. Ale zasada jest taka, że ten create i update coś powinni zrobić, żeby zmodyfikować stan i mieć side effect. To znaczy dwukrotne uruchomienie tej samej, dwukrotne odpalenie tej samej metody spowoduje nieprzewidziane konsekwencje. Przy metodzie query, wywołanie dwukrotnie tego samego, powinniśmy uzyskać ten sam wynik dwa razy. Tutaj fajne podejście ma Martin Flowe, który mówi, że tak, zgadzam się z Meyerem, jeżeli chodzi o CQS-a, czyli że fajny jest taki podział i w ten sposób tworzenie, bo kod jest przejrzysty i wiadomo, że coś się dzieje, ale są wypadki, kiedy należy łamać. Takim przypadkiem jest na przykład stack i metoda pop, która modyfikuje i zwraca element jednocześnie. Więc podejście jest fajne, ciekawe, ale ze względu na to, że wcale nie było aż takie, że tych takich przypadków do łamania było dużo, zostało wymyślone CQRS.
który trochę ułatwia tą sprawę. Czym jest CQRS? CQRS jest podejściem do tworzenia małych części systemu. Jest zbiorem wzorców, które możemy wykorzystać przy tworzeniu naszych systemów. CQRS zaś nie jest architekturą. Jeżeli ktoś mówi, że jego architektura opiera się, jest stworzona, że ma architekturę CQRS, znaczy, że mówi coś źle nie tak, bo architektura systemu może wykorzystywać CQRS jako jedną część w całości, a nie być oparta na CQRS-ie. CQRS jest tylko wyłącznie zastosowany do pomniejszych, małych części systemu, do których możemy go wykorzystać. Zaraz będzie tak samo, gdzie to można wykorzystać. To co to jest ten CQRS? CQRS jest po prostu Command Query Responsibility Segregation. Jak to się ma do CQS-a, który jest Command and Query Separation? Mianowicie, pamiętacie ten przykład minutę wcześniej? A tutaj mamy separation w jednej klasie na queries i commands. Jeżeli chcemy mieć CQRS, wystarczy, że zrobimy to. Zrobimy segregację na dwa różne typy. I to jest wszystko. To jest cały CQRS. To, co jest dalej, to jest szczegół implementacyjny. W jaki sposób my do tego podchodzimy lub jak my to implementujemy. Ja zmieniłem trochę nazwę na serwis zamiast repozytory, bo jak miałem read repository i write repository, to się źle czułem. Coś mi tutaj nie pasowało. To, co taki podział nam daje, to już jest mentalne spojrzenie, inne mentalne spojrzenie na cały kod. Mianowicie, patrząc na takie dwa serwisy, one mogą operować na tym samym modelu, jakimś T, ale mogą mieć zupełnie inny sposób zapisu tego do źródła danych. To znaczy, że ten model, który tutaj jest nam zwracany, może być znajdować się w pięciu tabelach. A czy nie, to jest akurat komentarz. Może znajdować się w pięciu tabelach. Jeżeli zapisujemy ten model, to zapisujemy do pięciu tabel. A jeżeli pobieramy, to pobieramy go z jednej tabeli. Może tak być. To, co może być, to to, że read service działa na zupełnie innym źródle danych niż ten, który działa write service. Kiedy mamy repozytorium, to już jest ciężko nam to ogarnąć, bo w tym momencie albo musimy hakować to repozytorium, albo tworzyć kolejne repozytorium i powiedzieć: słuchajcie, tylko nie wywołujcie getów, bo on jest tylko do write'a. Okej. Więc tutaj już mamy taki trochę mentalny podział, który nam daje możliwość tak samo rozdzielenia tego na wiele źródeł danych. I po trzecie, co jest już mało widoczne, ale do tego można dojść, jak się to zaczyna stosować, to jest skalowanie aplikacji. Kiedy mamy repozytorium, repozytory patent zaimplementowane, to jak to skalujemy, to skalujemy to symetrycznie. To znaczy, jeżeli mamy ready i write, to musimy mieć ready i write tak samo zeskalowane. My tutaj możemy zeskalować asymetrycznie, czyli pójść w... tak, sorry. Możemy pójść w asymetryczność, to znaczy, że możemy rozszerzyć nasz odczyt na 5 serwerów, a zapis tylko na 2 serwery, bo akurat rzadko zapisujemy i aż tak często nam w takiej mocy przerwowej nam nie jest to potrzebne. To jest już trochę dalsze pójście. No to skoro to jest takie proste, to czemu ludzie cały czas mówią, lub ja tylko cały czas słyszę, że CQRS to tylko i wyłącznie DDD lub Enterprise Applications? Mianowicie jest to jego wina. Ten gościu nazywa się Udi Dahan, jest twórcą N-Service Busa, jest światowy i sławy, znanym prelegentem, super inteligentny gość, guru od SOA i rzeczywiście to, co on mówi, jeżeli chodzi o Enterprise Applications, ma ręce i nogi. Problem polega na tym, że kiedy ja mówię, to ja stworzę kalkulator, a on mówi, a co jakbyś chciał wysyłać tą liczbę basem? A ja mówię, no sorry, ja nie chcę wysyłać was. A co jakbyś chciał? I to właśnie on zaczynał mówić, pisać posty typu CQRS. CQRS, na pewno źle z niego korzystacie, bo właśnie takiego kalkulatora on się nie nadaje. Bo basem nie wyślecie. Ja mówię, okej. Okay, no i on się trochę kłócił z Gregiem Youngiem, który... Tak samo Greg Young to jest twórca Event Store i ogólnie zakręcony gość, fajny, nie wiem co on jeszcze zrobił, ale skojnował term CQRS, który na tyle go skojnował, że już Google nie poprawia go jako CAS. Swojego czasu poprawia, jak pisaliście CQRS, did you mean CAS?
Na szczęście dzięki Gregowi to się nie stało. Moim zdaniem, i z tego co się tak mniej więcej orientuję czasowo, to Udi podchwycił po prostu term i zaczął nakładać swoje Enterprise stwierdzenia na ten term SecureRS. A to, co powodowało to, że Greg pisał jedno, Udi pisał drugie, i oni się tak mniej więcej ze sobą kłócili, i gdyby się w końcu nie pogodzili, to byśmy mieli pewnie U-SecureRS lub G-SecureRS, albo w ogóle SecureRS by nie było, bo by stwierdzili, że to w ogóle inaczej trzeba nazwać. Ale chłopaki się pogodzili, doszli do porozumienia i dzięki temu mamy SecureRS, jaki jest SecureRS. Są tak naprawdę dwa podejścia do tego SecureRS. Podejście do małych aplikacji, podejście do wielkich aplikacji. Do wielkich aplikacji to będzie podejście Mirka, które Mirek będzie opowiadał, wykorzystywać dodatkowe wszystkie te wzorce. Wielkie aplikacji? No dobra. Kilka linii kodu, dobra. DDD. To już jest coś więcej niż kalkulator. To gdzie można SecureRS korzystać? SecureRS-em można go stosować wszędzie. Znaczy, wszędzie, gdzie ma to ręce i nogi. A gdzie ma to ręce i nogi, to zależy tak naprawdę od was i od waszego własnego odczucia. To, co powinniście zrobić, to powinniście spróbować zaimplementować go raz i sprawdzić, czy wam to działa. Bo może być aplikacja CRUDowa, na której SecureRS wam po prostu polegnie i powiecie, że to nie jest to, co potrzebujecie. Lub może być to aplikacja CRUDowa, gdzie SecureRS nagle mówi: kurczę, jak fajnie, że ja to mam, bo dzięki temu mogę to jakoś trochę bardziej rozszerzać, bo mam zupełnie inne aspekty tworzenia aplikacji wokół tego SecureRS-a i mogę to architektonicznie rozszerzać. To, co ja znajduję miejsce, gdzie SecureRS dla mnie najlepiej działa, to są tak zwane service boundaries aplikacji. Co to oznacza? To znaczy, że to są te miejsca, w których mamy styczność, użytkownik ma styczność lub jakiś tam system ma z nim styczność. Może być to usługa udostępniona w WCF na webie, czy to może być interfejs użytkownika webowy, czy to może być aplikacja desktopowa, czy mobilna, cokolwiek. Chodzi o to, że mamy coś, co pokazuje lub zwraca dane i coś, co zapisuje te dane. W tym momencie dla mnie ma to ręce i nogi, żeby to wprowadzić i to zacząć rozszerzać. Dobra, to jak to jest to w praniu? Opowiem o tym, jak ja z tego korzystam, jak do tego podchodzę, jak podchodzę do każdego command query i tak dalej. Mały side note. Ja pracuję jako kontraktor w Agencji Ochrony Środowiska w Irlandii i większość moich aplikacji, które tworzymy, ja tworzę lub mój, lub wraz z zespołem tworzymy, są to aplikacje webowe, które wspomagają jakiś tam proces papierologiczny, ale nie mają logiki biznesowej jako tak, czyli nie sprawdzają, nie obniżają cen licencji na studzienkę kanalizacyjną. Nie liczą, ile studzienek kanalizacyjnych człowiek sobie wykopał, czy to akurat liczą, ale to w inny sposób liczą. Nie interesuje ich, ile razy osoba X podeszła do studzienki i wrzuciła tam kamyczek, tak? Nie ma takiej logiki, która musiałaby gromadzić i agregować jakieś dane, lub żeby był jakiś logiczny processing, taki bardziej, no, ciężko to nazwać. If to nie jest logiczny processing, tak? If X, to zrób D. To nie jest to. Chodzi o takie bardziej... Nie ma workflow. Nie ma workflowów, ale bardziej zaawansowany workflow, bo jest taki, przejść do następnego ekranu. No, to jest prosty workflow, tak? Ciężko mi jest określić. Dobra, ten Astonish na side note. A query. Jak my podchodzimy do query? Do query podchodzimy w ten sposób, że query ma nam zwracać coś, co jest reprezentowane w interfejsie użytkownika, w sposób, w jaki ma zostać to zareprezentowane. Znaczy, nie mamy stricte beznadziejnego Excela, który jeżeli wprowadzimy 4, to ma prezentować 4. Jeżeli mamy jakikolwiek widok, to przeważnie jest nazwa użytkownika, lista elementów lub coś. Tych danych jest dużo więcej, czyli potrzebujemy specjalnego modelu, tak zwanego view modelu. Mniej więcej u nas to wygląda tak, że to jest user, to jest browser, akcja to jest akcja w kontrolerze MVC lub w czymkolwiek sobie tam to wymyślić. Nasz read model jest to klasa, która
gromadzi, jest odpowiedzialna za zwrócenie nam view modelu. Ten read model jest to, tak można by powiedzieć, enkapsulacja wszystkich źródeł danych, z których trzeba pobrać dane i wszystkich zapytań, które muszą być potrzebne, żeby zwrócić nam pojedynczy view model. Taki read model może operować na kilku źródłach danych, czyli to może być SQL, CRM, text file, cokolwiek. On jest odpowiedzialny za to, żeby wykonać zapytanie do każdego z tych źródeł, pobrać, połączyć w jeden widok i nam to zwrócić. Tak jak repozytorium robi enkapsulację sposobu dostępu do bazy danych, tak ten robi enkapsulację wykorzystywania tych wszystkich poszczególnych wzorców czy frameworków. To znaczy, że do read modelu możemy wstrzyknąć a repository pattern, możemy wykorzystać query buildera, możemy cokolwiek innego sobie wstrzyknąć, co nam da te dane, które, dostęp do tych danych, które musimy pobrać, żeby je połączyć i zwrócić. Bardzo często jest spotykane tak, że na przykład, jeżeli pracujemy w SQL-u, to tworzymy sobie view. I oczywiście możemy sobie zwracać z read modela to view, które mamy w SQL-u, ale może to nasze view musi być połączone z drugim view i jeszcze pobrana jakaś nazwa użytkownika, które tworzy nam zupełnie inny view model. Jak to u nas wygląda w kodzie? Dzięki takiemu podejściu nasza akcja w kontrolerze została ograniczona do dwóch linii kodu. Tak naprawdę jest to wyłącznie pobranie jakiegoś view modelu, który ma być zwrócony i zbindowany do określonego view. I taki kod tego view modelu wygląda mniej więcej, czy tego read modelu wygląda mniej więcej tak, że jest określony read model dla określonego view, który ma określoną metodę zwracającą dany view model, który może operować na kilku źródłach danych. W tym wypadku operujemy na dostępie do CRM-a i CRM-a i do Entity Framework, czyli SQL. To, co on tutaj robi w tej implementacji, to jest, naprawdę może być sieczka, bo w tym wypadku jest jakiś prosty CRM i DB Connect, możemy wykorzystać linku, możemy wykorzystać view, ale wyobraźcie sobie, że macie query po cubach, które macie już w stringach, które mogą zawierać nawet 200-300 linii kodu, są absolutnie nietestowalne, trzeba to gdzieś kapsulować, a tak czy siak musicie to wykonać. W tym momencie po prostu wrzucacie to wszystko do jednego worka, tu, i was to nie interesuje. Trzeba tylko to potem przetestować integracyjnie, ale za to view możecie sobie przetestować, czy akcję kontrolera bardzo łatwo, bo możecie powiedzieć, że to nam zwraca X. Więc oprócz tego, że rzeczywiście nagle wszystkie nasze akcje, bo ten kod, który się tutaj znajduje, swojego czasu znajdował się tu. Więc wszystkie nasze akcje były teraz przetestowane. Cała logika tej akcji jest przetestowana. To znaczy, jeżeli załóżmy, mamy tutaj nala, to możemy zwrócić sobie specjalny view informujący, że słuchaj, jest pusty lub element nieznaleziony lub cokolwiek. Jest to testowalne. Read model jest tak samo w 90% testowalny, chyba że wykorzystujemy funkcje, które nie są możliwe do przetestowania, jak na przykład Entity Framework Future Queries, które powodują, że zamiast 15 zapytań do bazy danych mamy tylko jedno zapytanie do bazy danych, kiedy chcemy pobrać jakieś rzeczy. Tego się nie da przetestować, nie da się przetestować dostępu do cubów, ale są rzeczy, które da się przetestować i dzięki temu kod jest przynajmniej na tyle wiemy, że on działa. No dobra. Podsumowując query. Query zwraca nam view model. Może działać na wiele źródeł danych i jest odpowiedzialny tylko za jedną rzecz. To znaczy, nasz read model nie robi nic innego, tylko nam zwraca jedno specyficzny view model, który jest określony do jednego tylko i wyłącznie view. Nie jest reużywalne, jak już sama nazwa view modelu mówi, że słuchaj, to jest do określonego view. Nawet jeżeli mamy drugie view, które ma taki sam set danych, to jest zupełnie inny już view model i te zmiany w tych view modelach mogą nastąpić w trakcie trwania developmentu aplikacji. Takich przypadków mieliśmy wiele. Jedna osoba stwierdziła u mnie w teamie, że zacznie wykorzystywać view modele, reużywać i nagle się okazuje, że jak ja usunąłem połowę propertiesów, bo nagle jedno view nie potrzebowało, to cała aplikacja legła i się powaliła i już przestała nam działać. Więc trzeba pamiętać, nieużywalne
I inne miejsca nie korzystają z query SecureRS-a, tylko i wyłącznie to miejsce, w którym jest kontakt z tym użytkownikiem lub z tym systemem zewnętrznym, który prosi o te dane. To jest jasne? Jakieś pytania? Dlaczego inne nie mogą używać tego query? W sensie query z SecureRS-a, bo to jest pojedyncze dla autoryzacji nam określony view model. Czyli jak masz drugi raz wrócić na sam view model, to znaczy, że musisz mieć to samo view. Tak? Większość aplikacji webowych tak przeważnie ma, że no, webowych albo nawet WPF-owych, że każdy view ma specyficzne pola dla swojego view. No to jest ciężko nawet to reużywać, ale czemu nie można w innych miejscach? Ze względu na to, że ktoś może wpaść na pomysł, że w walidacji zacznie nam korzystać z read modeli. Co już jest głupotą, bo w walidacji można spokojnie się dostać do bazy danych bezpośrednio, używając na przykład repozytorium lub query pattern, cokolwiek innego. Co w przypadku, kiedy query kolejne jest zlepkiem dwóch innych query? Nie, teraz znowu. Jeżeli wiesz, że to jest zlepek, tak, to możesz wykorzystać wewnętrznie wrzążec query builder i sobie go tam budować, ale ten read model twój jest odpowiedzialny na to, żeby wywołać ten query builder, połączyć sobie te dwa query i zwrócić te dane w odpowiednim formacie, tak? To znaczy, ciebie w ogóle nie interesuje, znaczy, tak jak pokazałem, to znaczy, tutaj możesz sobie wstrzyknąć, co chcesz, w jaki sposób chcesz zarządzać swoimi danymi i w jaki sposób ty chcesz mieć to zorganizowane u siebie, czy chcesz mieć reusalne, query, tak zwane takie query object, jak tam Allende kiedyś pisał, że te query builder, że sobie wrzucasz te query, buildujesz i tak dalej, to nie ma problemu, możesz to tutaj spokojnie wykorzystać. Ważne jest to, że to jest zamknięte w tak zwanym read model, który zwraca nam view model. Lub w jakimś innym zenkapsulowanym. Ja trochę naciskam na view model, ze względu na to, że nigdy nie trafiłem na sytuację, żebym mógł bezpośrednio pobrać dane z bazy danych i je wyświetlić. To znaczy, nigdy nie miałem nawet takiej sytuacji, żeby jedno view w SQL-u odpowiadało mojemu formularzowi, który muszę wyświetlić. Przeważnie jest tak, że to są dwa view lub nawet trzy połączone razem. Dobra, dalej. Command. Co to jest command? Command jest to coś, co nam modyfikuje stan. Jak pamiętacie wcześniej, to może być create, update. I to jest fajne. To się sprawdza, ale moim zdaniem ten command raczej powinien wyrażać intencje użytkownika, a nie typowe sformułowania CRUDowe. To, co jak u nas to mniej więcej wygląda, to wygląda to tak, że jest sobie użytkownik, wykonuje jakąś akcję. To, co on wysyła do akcji, to jest jakiś model. On wysyła, załóżmy, formularz lub cokolwiek. To, co robi akcja, to robi, pierwsza sprawa, waliduje nam komendę, znaczy waliduje nam ten model pod względem nulowych pól, czy tam, czy coś ma, jest inty, czy są odpowiednie wartości i tak dalej. I następnie generuje komendy, które wyrażają jakieś tam intencje użytkownika, które powinny być wyrażone za pomocą tego innego przycisku, jak na przykład użytkownik klika aktywuj, a my wiemy, że to znaczy, że trzeba aktywować studzienkę kanalizacyjną i przypisać do niej budynek. Więc w tym momencie wysyłamy dwie różne komendy, które są wyraźną intencją użytkownika, a które to, co my robimy, to znaczy korzystamy z tak zwanego command pattern. Command pattern to znaczy, że jest coś, co implementuje iCommand i jest coś, co oczekuje na, znaczy decyduje, co ma być wykonywane, która komenda ma być wykonana. I jeszcze korzystamy z command bus, czyli czegoś, co możemy po prostu wrzucamy tą komendę do busa i ten bus idzie, a decyduje, właściwie szuka tego handlera odpowiedniego. W tym wypadku on wysyła komendę X, bus znajduje komendę handler dla komendy X i zostaje to wykonane i następnie idzie jakiś zapis do jakiegoś źródła danych. To idzie tak samo do jakiegoś źródła danych. To, co jest ważne tutaj, to jest to, że to, co my tutaj staramy się zaprezentować, to jest naprawdę... Gdzie to było? To. Czyli albo to. Kiedy mamy command, to znaczy, że my mówimy, słuchaj, a zaaktywuj mi coś, to jest może intencja użytkownika, ale my mówimy, ja koniecznie chcę wywołać tą metodę. Czyli jeżeli mamy command bus, to command bus musi mieć tylko i wyłącznie jednego handlera, nie może go mieć 0, nie może mieć ich więcej.
ze względu na to, że kiedy my mówimy create, to my nie mamy na myśli create na użytkowniku, tylko create na studzience kanalizacyjnej, tak? A więc jeżeli byłoby tego więcej, to byśmy mieli niejasne działanie aplikacji i to nie byłoby reprezentowanie tego, co wcześniej mieliśmy, a my to robimy po prostu, korzystamy z innego wzorca do zapisania tego samego kodu, który był wcześniej. Czyli wcześniej byśmy napisali write-service.create, w tym momencie tworzymy komendy i wysyłamy tą komendę do busa, który znajduje nam handler i przekazuje tą komendę do handlera. W trakcie tego przekazywania może nastąpić walidacja i może nastąpić odrzucenie, to już walidacja logiczna tej komendy, to znaczy czy jeżeli mamy zaktywuj studzienkę kanalizacyjną, to tutaj dopiero następuje walidacja, czy studzienka jest zaznaczona jako nieaktywna, bo po co mamy aktywować po raz kolejny tą samą studzienkę? Może aktywacja wywołuje jakiś workflow wewnętrzny w jakimś CRM-ie lub coś, którego nie możemy wykonać, więc musimy to zweryfikować. W tym momencie komand może zostać odrzucony. Jeżeli zostanie odrzucony, to zostanie odrzucony. Nic się nie dzieje, użytkownik nawet nie wie, ma płynne przejście. Implementacja tego, to co nam to dało, wykorzystanie tego command handlera, to jeżeli doszliśmy do naszej akcji, to nasza akcja wygląda mniej więcej tak w MVC, że przekazujemy sobie, tutaj jak zobaczycie, to jest inny, to jest input model. Za każdym razem, kiedy działam na danych, które są zapisywane, nazywam to input, a kiedy które są wyświetlane, nazywam to view model. To jest moje zboczenie. Ja lubię potem patrzeć na klasę i widzieć, do czego ona służy. Więc mamy jakiś input model, jest standardowe walidowanie MVC. Jeżeli jest wszystko, jeżeli coś jest nie wali, to zwracamy ten sam widok, a następnie wyrażamy intencję użytkownika, którą przy mówieniu aktywowaniu studzienki kanalizacyjnej oznacza to, że studzienka jest aktywna, to jeżeli jest aktywna, to znaczy, że musi mieć przypisany do niej minimum jeden budynek. Czyli w tym momencie mamy aktywowanie, jest wyrażenie intencji, activate septing tank command, to nie jest update septing tank, to jest activate. To jest różnica mentalna w podejściu do nazywania tej komendy. Komenda jest wysyłana, potem jest assign property to septic tank command, który tak samo jest wysyłany i na końcu jakaś tam decyzja, co mamy zrobić, czy użytkownika mamy gdzieś przekazać, czy też nie. Jak wygląda taki command? To command jest dość prosty, znaczy jest jakaś klasa implementująca marker interface iCommand, parametry są przyjmowane w konstruktorze, i wszystko jest zapisywane do private setu, do read-only properties w komendzie. I następnie nasz command handler ma bezpośrednio wstrzykiwany dostęp do różnych źródeł danych, do których mamy zapisywać. To znów może być repozytorium, to może być DB-context, entity frame, to może być CRM, to może być cokolwiek innego. Wszystko, co jest tam wstrzykiwane, jest następnie potem wykorzystywane przez handle i odpowiednio zapisywane w zależności od wartości, lub tak samo może nastąpić jeszcze jakaś walidacja. Jedyną rzecz, którą mi drąbiłem, tutaj zrobiłem, napisałem void i object, o czym zaraz do tego wrócę. A dlaczego tak jest? Czy na razie to jest jakieś pytania? Czyli, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, może być tak, że jak tam pokazywałeś ten obrazek z dwoma handlerami, że jeden się wykona, a drugi nie? Tak. Znaczy, w sensie, może się przenosić, albo handler sam może decydować, że on po prostu tej komendy nie będzie dalej procesował i po prostu zwróci, zrobi return, tak? Ty nie wiesz. Ze względu na to, że walidacyjnie coś się nie stało, jeżeli masz zaimplementowany wzorzec walidatora, to może się do tego w jakiś sposób dostać. Jeżeli nie masz zaimplementowanego wzorca walidatora i robisz walidację bezpośrednio w handlerze, co możesz zrobić, to po prostu zwracasz i tyle. To jest tak jakby wysłanie w pustkę, tak? No jest to jakieś podejście, tak? Znaczy właśnie chodzi o to, że tam na przykład i kodu pokazywałeś, że te handlery potencjalnie, czy tam komandy zwracają voidy, tak? Więc tak. W jaki sposób dojdziesz do tego jako użytkownik, czy konkretny handler się wykonał, czy nie? I w jaki sposób z komanda wrócisz użytkownikowi informację, że
to zdarzenie wykonało się poprawnie, czy wykonało się jakoś błędnie, tak? Okay. Kontrolerze pokazałeś taki kontrę directa, który nie sprawdzał jakby. Tak, tak. Okej. Okay. Po kolei pytania. Jak sprawdzam, czy coś się wykonało poprawnie, czy nie, tak? Przeważnie, jeżeli coś się wykonało niepoprawnie, to jest jakiś exception rzucony i w tym momencie mam odpowiednie handlery gdzieś ustawione. To jest jeden sposób sprawdzania, tak jak na przykład jak robimy, jak macie aplikację, jesteście na Twitterze i wpisujecie tweeta, wy klikniecie send, to po jakim czasie nam się pokaże, że się nie udało go wysłać, tak? To jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, tylko że musi być do tego infrastruktura odpowiednio przygotowana. Czyli w MVC mamy obsługę exceptionów z różnych miejsc i różne rzeczy pokazujemy użytkownikowi, w zależności, czy to jest AJAX request, czy to nie jest AJAX request, tak? Znaczy, no właśnie, to jest przykład błędu, tak? To jest przykład błędu. Teraz, przykład tego, że coś się nie wykonało kompletnie, czyli załóżmy, że komenda została w ogóle anulowana, to teraz jest A tak. Albo jeżeli masz validation pattern, to masz dostęp do tak zwanej jakiejś statycznej metody, jak model state, gdzie masz informację o ostatnich walidacyjnych problemach. Czyli to, co możesz zrobić, to tutaj możesz następnie po wywołaniu sprawdzić błędy i zwrócić sobie odpowiednie. Jeżeli to chcesz robić, tak? My tutaj w tym przypadku akurat Activate Setting tam nie było w ogóle walidatorów i nigdy nie będzie, więc ja tego w ogóle nie sprawdzę. I ostatnie pytanie, że chciałbyś coś zwrócić, tak? Z komendy. No i teraz, tak jak pokazałem, tutaj może być zwracanie. I teraz jest to return or not to return. Jest to ciężkie pytanie i wszystko jest uzależnione od systemu i od aplikacji, którą my tworzymy. To znaczy, jeżeli tworzymy mały system, malutki i wiemy, że on się nie będzie rozrastał, to ja nie widzę problemu, żeby zwrócić. Tak samo jak jest ten CQS i przykład z popem. Czasami po prostu trzeba to zwrócić. Albo znaczy jest to convenient, żeby to zwrócić, tak? Czuję się ok. Ja miałem taki przypadek z pluginami w CRM-ie, że nie było innej możliwości o dowiedzeniu się, że poszło coś nie tak, jak tylko odczytanie listy błędów po wykonaniu operacji save na CRM-ie. CRM nie słał w ogóle exceptionu, tylko zwracał po prostu obiekt, który zawierał listę errorów. Że ja nie lubię zbytnio exception-driven development, to stwierdziłem, że naszego systemu było fajnie zwrócić sobie po prostu tak zwany command result, który miał informację o tym, czy komenda została wykonana poprawnie i jakie błędy zawierał. Czyli złamałem tą zasadę, że komenda nic nie zwraca, ale złamałem ją w sposób, który uważałem, że jest ok dla mnie, bo ja nie lubię exceptionów po prostu. Exception dla mnie oznacza, że coś jest niekontrolowanego, a to jest kontrolowane, bo ja to muszę sprawdzić, ja dokładnie wiem, że coś wystąpiło, tak? Z drugiej strony, ja nie musiałem wysyłać tej komendy busem, znaczy nie busem, tylko end-service busem przez message queue i nie musiałem jej kolejkować lub cokolwiek, a więc ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby ją zwrócić obiekt. Bo jeżeli wysyłamy to gdzieś w sieci, bo w CQLS-ie jest to fajne, że w którymś momencie możemy stwierdzić, że nasze komendy będą handlowane na zupełnie innym serwerze. Tak, po prostu wysyłamy naszą komendę busem, jakimś end-service busem, transitem czy czymkolwiek i ktoś inny to w ogóle odbiera, bo ten command handler na to zezwala, tylko w tym momencie nie możemy zwracać informacji. Więc to, co można zrobić, to na przykład widziałem kod nieraz taki, on tutaj dodawał while'a. While'a sprawdzającego, czy coś do bazy danych dotarło, czy nie dotarło. Dotarło, nie dotarło i po 4-5 próbach stwierdzę, ok, jak po 5 próbach tego nie ma, to znaczy, że był błąd. A jak było, to są różne sposoby do tego podchodzenia, tak? To podsumowanie komendy. Są jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o komendę? Zawsze jest taka relacja 1-1, komanda. Tak, to jest mniej więcej tak, jak masz serwis i ty wywołujesz konkretną metodę na serwisie, to ty chcesz zaimplementować dosłownie to samo, tylko że wykorzystując inny wzorzec, żeby mieć trochę może, czy moim zdaniem jest to dużo bardziej czytelne, gdy mam coś takiego, niż jakbym miał teraz wykorzystywać 6 serwisów i injektować wszystko do kontrolera tych 6 serwisów, tak? Ale ja bym było tylko rozproszone, bo jest kilka handlerów i tam wszędzie musi ten komend trafić. To nie, no właśnie, ale to w tym momencie jest, to już nie jest komend, bo ty nie wykonujesz tej metody, którą ty chcesz wykonać na serwisie, tak? Tylko w tym momencie bardziej event chcesz mieć, który oznacza, że coś zostało wykonane, tak? I teraz te handlery tobie mogą obsługiwać.
A no nie, bo możesz wykorzystać, bo załóżmy dalej komend do zapisywania, bo masz, nie wiem, masz komend do zapisania jakichś informacji w bazie danych, ale jeżeli chcesz akurat poinformować, że słuchajcie, przyszła komenda, zapisujesz do SQL-a i następnie informujesz, to będzie właśnie to, co mówił, nie chciałem za bardzo, eventem handle, inne tego, jakiś event dispatcherem, że słuchajcie, taki komend, taka komenda została zapisana w SQL-u, co chcecie z nią zrobić? I one następnie mogą powiedzieć, dobra, to ja chcę to zapisać do CRM-a, ja chcę to zapisać do .NET-a, a ja chcę w ogóle wywołać jakąś inną metodę, tak? Czyli dodając do tego event dispatchera, uzyskujesz to, co właśnie tobie chodziło, tak? W przypadku mówiłeś, że komendy są w sposób atomowy, tak jak zaraz mówię, tutaj się nam zawarto, nie umówmy, czyli albo obydwie, albo nic. To jak, w zależności jak zarządzasz transakcjami... Powtarzaj pytanie. Pytanie było o atomowość komend. To znaczy, jeżeli wykonujemy te dwie komendy, jeżeli jedna się nie wykona lub jedna się wywali, to co z drugą i na odwrót, tak? Nie może to stać. Wszystko zależy od naszej implementacji zarządzania. Błąd jest wprowadzane wewnątrz komendy, te wszystkie zapisy, tak? Handler zapisuje, więc tutaj na takim poziomie, nie wiem, czy na tym poziomie kontrolujemy tą atomowość, czy nie? Czy bardziej kontrolujemy na poziomie komendy? Atomowość kontrolujemy w architekturze. Znaczy ona decyduje, kiedy jest commit do bazy danych, a kiedy nie ma commitu do bazy danych. Znaczy inaczej, jeżeli ja wykonam tą metodę, tak, i ona coś tam zapisze, a tam mi nie zapisze, to ja w tym momencie mam informację, że jest błąd i ja w tym momencie pod koniec requestu nie robię commita. Czyli mam jako całość, to idzie do bazy danych. W ramach requestu webowego akurat w tym wypadku. Jeżeli to jest aplikacja desktopowa, to tylko inaczej tą sesją zarządza, tak? Wszystko zależy tak samo z jakimi źródłami danych rozmawiasz, bo na przykład jeżeli ja bym rozmawiał teraz tutaj z CRM-em i albo CRM-em, a tutaj rozmawiał z SQL-em, to mam problem. Mam taki problem, że nie mam jak tej transakcyjności zrobić i kiedyś myślałem nad zrobieniem nawet czegoś, co nam to pozwoli to obsłużyć, się okazuje, że to nie jest takie proste. Zbyt duży nadesłan? Bez sensu. Tak. Nie, też nazywa i transakcja. Ale to do tego później będzie tak samo nawiązanie, tak? Że istnieje do tego rozwiązanie, które można dołożyć do CQRS, tak? Ale znów też nie dla wszystkich. No. Dobra. Czyli command to intencja użytkownika, command pattern i command bus ułatwiają życie, skracają ten nasz kod. Komenda musi mieć jednego odbiorcę, może być walidowana, może być odrzucona, może działać na bazy danych, ale nie wykorzystuje tego read modelu naszego, czyli odwołuje się już bezpośrednio do danych. Podsumowanie. Szybko poszło. Słuchaj, SQS jest ciekawym podejściem. On jest na tyle ciekawy, że jeżeli go raz zaimplementujecie, a jeżeli wam się go uda zaimplementować i zobaczycie, że on wam coś daje, to zobaczycie, że w innych miejscach będzie wam łatwo zadecydować, czy wykorzystać go, czy nie. I co wam to daje? Ja miałem taki przykład, że wszyscy mi mówią, po co ten SQS, bo robimy CRUDA. Ja stwierdziłem, ok, ja nie lubię repozytorium, jest dużo łatwiej korzystać z CQRS, który jest, są cztery linijki kodu tak naprawdę, ten cały command handler i read model, a nie muszę robić tego całego repozytorium. I w zeszłym tygodniu mi powiedziano, dobra, to my teraz już nie zapisujemy do SQL-a, tylko zapisujemy do CRM-a. Jakbym miał inną architekturę systemu, to byłbym z ręką w nocniku. Nie byłbym w stanie tego zrobić, ani tego zaimplementować w czasie, który mi został dany. Więc może się wydawać, że to jest głupie, czasami się jednak udaje, że to jest dobre. Na pewno warto to spróbować, spróbujcie na jakimś prostym systemie sobie to zaimplementować, albo się wam uda i będzie fajnie, albo wam się nie uda, ale się czegoś nauczycie i będziecie wiedzieć, że słuchajcie, do tego to może nie pasuje, a do czegoś innego będzie pasowało. Są jakieś pytania? Ja proponuję później, bo po wszystkim. Dobra. To ja dziękuję i życzę wam miłej journey z CQRS-em, a jeszcze raz moje dane kontaktowe. Dzięki.